Nie, nie, córcia, a co tam? No bo mam wieszek, ale to nic, słuchaj ty. W pokoju na stoliczku stało mleczko i jajeczko. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem stukł jajeczko. Przyszła pani, kotka zbiła, a skorupkę wyrzuciła. Ładne, córcia, naprawdę ładne. No i czemu ty się schowałaś? Przecież normalny wierszyk. No, naprawdę nie wiem, o co chodzi. No i co? Zmyliłaś ich? Tak, ale poszukaj ten żółwik. No, żółwik, Gnusia. Dobra, to teraz słuchaj. Witaj, młoda damo. Mam dla ciebie coś specjalnego. Przecież to jest pomidor, jak byk mam tutaj napisane. Białowłosa dziewoja bierze jabłko do swych dłoni. Ciężko ci to zapamiętać? Taki żeś kreatywny, a jabłka se nie potrafisz wyobrazić? Okrągłe jest? Jest. Czerwone jest? Jest. To mnie nie denerwuj. Dobra, mniejsza. Rób swoje. Halo, twoja kolej. Ty, bo ona chyba śpi. Ej, ty! A to ja miałem spać po zjedzeniu, tak? Nie, po zesraniu. A co pan taki niemiły, co? Nie miałaś trudnego zadania, więc mnie nawet nie denerwuj. Wziąłeś jabłko, ugryź się, iść spać. Czy to naprawdę takie ciężkie? Nie wiem, a daj na chwilę. Proszę. No lekkie. A to przypadkiem nie jest pomidor? Nie, no to jest hit. Kto was zatrudnia? A kim ty właściwie jesteś? No dźwiękowcem. Z kijem? Tak jakoś wyszło. Zanim miałeś pieniądze. Zanim żeś był sławny, zanim żeś wybudował bliźniaka, zrobiłaś duet z Pizza Pawłem. Tam było tak witano na tym filmie, wzruszająco i w ogóle te teksty, ta melodia, a tatu tak, fu! Doje do pieca. Nie mogę szczam, normalnie szczan, szczan, szczam. Leża, kwica i nie umia się podnieść z Oli. Zanim żeś nie miał pieniędzy, zanim żeś nie był sławny, zanim żeś nie wybudował bliźniaka. Zrobiła mi dzień na tym komentarzu. Nie mogę. Jak rzadki jest twój znak zodiaku? Dowiedzmy się. Piątym najrzadszym znakiem zodiaku jest koziorożec. Ma go 8,2% ludzi. Czwartym najrzadszym znakiem zodiaku jest baran. Numer 3 to strzelec, a ma go 7,3% ludzi. Top 2 zajmuje lew. Najrzadszym znakiem zodiaku jest wodnik. Ja na przykład jestem wodnikiem i ma go 6,3% ludzi. Gleba, chleba, łapaj, bo chleba. Co do kozałki, dla nich serce żywą. Co tak mógłbyś ciszej? Wejdź. Bo wyjesz w całym domu ciebie słychać. Już nie mogę tego znieść, rozumiesz? No. Budujemy nasz dom na piasku. Co na nie gra dziś? Mamo, mogłabyś przestać być. Wejdź. No od godziny pijesz tak, że słychać cię w całym domu. Słuchaj, do momentu, aż mieszkasz pod moim domem, to będziesz robił to, co ja ci mówię. Będziesz już na swoim, to będziesz sobie decydował.